W związku na podcast zapraszają Paulina Koziejowska i Maciej Orłoś. Dzień dobry. Witajcie. Zaczynamy kolejny odcinek podcastów w związku. Jeśli dobrze liczę, to jest jubileuszowy odcinek po 30. Tak, 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 30. tak, 30 jubileusza. Niesamowite, bo już stuknął nam roczek. Także dziękujemy, że z nami jesteście. Dziękujemy za wszystkie komentarze, suby. No i że tak chętnie nas słuchacie i oglądacie. Nawet nie spodziewaliśmy się, że aż tak będzie to wszystko Jeśli ładnie to wyglądało. Nie co? Idzie wam to no, no, Nie, nie, to jest prawda, że się nie spodziewaliśmy. To jest takie bardzo miłe zaskoczenie, na które ciężko zapracowaliśmy. Okej, okay. no jest sobie to. skromność, nie? No to jest, jest okej. Okay. Ale właśnie to wszystko nie tylko dzięki nam, ale dzięki wam i dzięki naszym wspaniałym gościom. A dzisiaj gościmy Sylwestra Kowalskiego, psychoterapeutę. I autora książki Normalni Psychopaci. No i właśnie <laughs> dlatego Cię zaprosiliśmy, bo będziemy chcieli o tym temacie porozmawiać. O tym temacie bardzo ciężkim, wydaje mi się. Ale też zastanawiam się i właśnie tak chciałam zacząć od takiego pytania: czy ten, to słowo psychopata nie jest nadużywane? Wiesz, bo tak naprawdę zastanawiam się, kim jest psychopata, bo często są takie sytuacje, że dwie kobiety, dwie dziewczyny rozmawiają ze sobą, a daj spokój, zerwałam z nim, to był psychopata. Albo on mówi o jakiejś swojej byłej to była psychopatka, daj spokój, kochanie. Ewentualnie psychol czasami. Prawda? Mhm. I czy to słowo nie jest nadużywane? Jest, zdecydowanie jest, dlatego my trochę tak żartobliwie nazwaliśmy to normalni psychopaci, czyli właśnie w tym takim codziennym żargonie słownym, w rozmowach używamy częściej tego zwrotu. Dlatego, że jakbyśmy sięgnęli do definicji psychologicznych, psychiatrycznych, to byśmy mówili o zaburzeniach, np. przykład dysocjalnych a, i tak dalej. W związku z tym te do dysocjalnych. Dys Tak jest. I tutaj mielibyśmy trochę inną bajkę. Natomiast w tym potocznym ujęciu określenie psychopata całkiem nieźle od wzorowuje, oddaje pewne zachowania, postawy i to, co potrafią ci ludzie zrobić z otoczeniem. To jest ciekawe też, bo, bo <laughs> jednak nie mówimy, że o kimś, <laughs> że jest, nie, wiem, co za socjopata, tylko się właśnie używa tego. Określenia psychopata, ale mam inne pytanie w związku z tym słowem, bo książka nie nosi tytułu poprawnego politycznie. Normalni psychopaci i psychopatki, tak by teraz ktoś mógł powiedzieć, prawda? Bo, bo tak się często mówi. Czyli, czy to znaczy, że to jest tak w ogóle związane bardziej z mężczyznami? Nie znam takiego słowa. Nie wiem, czy kiedyś słyszałem, żeby ktoś o kimś powiedział jakiejś kobiecie, że jest psychopatką. Ta psychopatka? Nie hmm. słyszałeś? To. to... Nie. O, Jezus, Maria, ileż to Psycholka razy słyszałem? Psychopatka było... może słyszałem. Psychopatka nie? A, nie, nie, określenie psychopata, psychopatka jest dosyć popularne i w stronę jednej płci i drugiej. Tyle tylko, że jakby mimo wszystko statystyka pokazuje, że to częściej panowie stoją po tej stronie. Albo przypadki, które ich dotyczą, są zdecydowanie bardziej nagłaśniane i dlatego mówimy o, o psychopatach w rodzaju męskim. Natomiast te również i pani to zjawisko dotyczy. A co to mm -hmm. znaczy, że ktoś jest psychopatą, Już niezależnie <coughs> czy pan, czy pani? Co to znaczy? Bardzo. To, to ja zachęcam was do, do, do książki. Tam na tych 300 stronach jest krótki opis, co to znaczy. Mm -hmm. A, no i wiesz, co tak najprościej mógłbym powiedzieć: tak, to jest ktoś, kto ma zespół takich cech, które powodują, że innym ludziom mogą zrobić, czy robią, bardzo często krzywdę. Tak? I ten zespół cech tam macie właśnie ładnie opisany, i będziemy sobie być może o tych cechach mówić, jeśli tak zdecydujecie. Natomiast to jest w potocznym tego słowa znaczeniu człowiek, który społecznie nie do końca nam się dostosowuje, który społecznie tak się zachowuje, że jest to dobre dla niego, a nie dla tych ludzi, obok których jest. My prowadzimy podcast w Związku i mówimy o związkach, relacjach, głównie między kobietami i mężczyznami. Więc głównie na tym temacie, tej psychopatii. Tak, I teraz właśnie. I teraz jak? Ja, ja miałbym takie pytanie. Czy można się uchronić przed związkiem z psychopatą? No bo, czy, czy, czy można rozpoznać psychopatę, zanim się wejdzie z nim w związek? Czy można to zrobić na pierwszej randce? Jeśli tak, to jak? Po czym? Znaczy, wiecie co, to nie jest taka prosta sprawa, dlatego że psychopata ma jedną na pewno cechę, której z reguły jest bardzo dobry. I to jest umiejętność maskowania prawdziwych emocji, prawdziwych intencji. A psychopata ma często gigantyczny urok. Czyli panie wymiękają, pan jest szarmancki, elegancki, piękny, otwiera drzwi, uśmiecha się, przynosi kwiaty. I to może świadczyć o jego wysokiej kulturze osobistej, ale też może świadczyć o tym, że w ten oto sposób próbuje przełamać pierwsze lody a i pokonać naszą pierwszą barierę ochronną. Także ten urok bez wątpienia jest i bardzo trudno jest w tym momencie. Rozpoznać, czy jest to, czy ktoś jest psychopatą. Co prawda w tych wszystkich opisach definicjach jest określenie powierzchowny urok i dopiero w dalszej części może zacząć wychodzić, że to tak nie jest naprawdę, tylko to jest trochę na pokaz, nie? A może możemy jakoś tak sobie, myślę, w takim razie sprowokować, żeby szybciej wyszło to szydło z worka, żebyśmy nie zdążyły się jeszcze zaangażować, czy nie zdążyli zaangażować w taki związek z taką niebezpieczną osobą. Wiesz, o, o czym mówię, prawda? Mhm. Żeby jak najszybciej, bo na pierwszej rance domyślam się, że raczej będzie to niemożliwe, bo jest ta maska nałożona i ten osobnik jest bardzo elegancki, kulturalny, szarmancki. Więc jak sprowokować takie sytuacje, Sytuację, żeby jak najszybciej rozszyfrować, że mamy do czynienia z psychopatą, no bo wiesz to, że jeszcze mężczyzna mi otworzy drzwi i to nie znaczy, że jest to nie znaczy, że to ja powiem o Jezu, ale psychopata ci się trafił, otworzył ci drzwi i powiesił twoje jest taki two twoją Aż kurtkę, to. tak. Mm -hmm. no. <laughs> Trzeba uważać. D dlatego mówimy o zachowaniach na pokaz, mówimy o zachowaniach, które są iluzją, które są pozorem. Czyli co możemy um, zrobić, żeby na, to rozszyfrować? Na pierwszej randce podejrzewam, że tak łatwo nie będzie. Ale przy kolejnej szansa jest większa. Jeżeli będziemy patrzeć na cechy psychopaty, to pamiętajmy, że psychopata robi coś dla uzyskania własnej korzyści. Czyli mówiąc w skrócie, on nie będzie bardzo nam się poświęcał, on nie będzie bardzo dla nas się starał i tak dalej. On to zrobi tylko po to, żeby uzyskać jakiś efekt korzystny dla siebie. A i dosyć łatwo będzie można zobaczyć, czy on to zrobił na pokaz, czy on to robi po to, żeby wynieść coś z tej relacji. tak? Zaczyna się zabawa. Z reguły na pierwszej randce psychopaci nie odkrywają swojej gardy i tak łatwo nie będziemy mogli tego rozpoznać. No tak, to to jest. A na drugiej randce jest. No i... kiedy... To zależy wiesz od intensywności randki. A bo to, to może być tak, że czasem na jednej randce niektórzy przerabiają pół swojego wcześniejszego życia, w związku z powyższym tego zdefiniować się nie da. No ale co mogłybyśmy zrobić, bo też często na przykład, znaczy nie często, ale parę razy usłyszałam takie sformułowanie, nawet nie mówiąc o byłych czy, czy obecnych partnerach moich znajomych, ale na przykład brat takiej, znaczy mój kolega brat. Mówił, powiedział swojej siostrze, że nie podoba mi się twój partner, bo on się ze wszystkim zgadza. Co ja mówię, co nasza mama mówi, co ty mówisz, on jest taki za dobry, za miły. Więc mm -hmm. może to jest taka droga, żeby na przykład sprowokować, powiedzieć coś tak totalnie absurdalnego, a on nadal będzie słodził, kadził i wszystko robił tak, jak nasza rodzina no, chce. Taka prowokować, właśnie się będzie prowokować oczywiście możemy, tak? Ale wiecie co, ja trochę relację z psychopatą porównuję do wchodzenia do sekty. Dlatego, że zawsze, kiedy pojawia się na przykład sekta, mówimy o etapie pierwszym, czyli bombardowaniu miłością. I tam jest właśnie bardzo dużo atencji, bardzo dużo takiego zaangażowania, bardzo dużo poświęcenia, wejścia w coś. Natomiast psychopata też jest osobnikiem, który kalkuluje, a no, boje mu się musi coś opłacić. On nie robi czegoś dla nas, tylko robi coś dla własnej korzyści. Jeżeli się okaże, że koszt ja już niekoniecznie mówię o finansach ale koszt e, kolejnych randek jest zbyt duży, albo koszt tego mechanizmu pochwycenia jest tak duży, że ja mu się po prostu nie opłaci nad kimś pracować. No tak, no bo przyjdę do, do Pauliny, będę czarował, 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 a Paulina... Nie, nie. A do widzenia. Mm. Kurde, no mogę czarować dalej, tak, ale strata to... Strata czasu. Ale strata czasu, Pójdę nie? gdzie indziej. Dokładnie. Mhm. Pójdę do Basi, Krysi czy Marysi i w tym momencie uda mi się to zrobić łatwiej szybciej. Czy w takim razie można powiedzieć, że kalibabka Babka był psychopatą? O, wiesz Tak co? mi się teraz, wiesz, przypomniał ten, ta, ta postać mi się przypomniała. Wiesz co, bo... być może w pewien sposób tak, no trzeba by dokładnie tam gdzieś poddiagnozować sobie osobowość, natomiast a, bardzo wielu no. a, tych ludzi uwodzących, czarujących, którzy robili to wyłącznie dla własnej korzyści, jakby nie miało czystych intencji, tak? Znaczy u niego było tak, że on właśnie czarował te kobiety... Mhm. I y, takie y, przyswajał, takie, takie, jakby to powiedzieć, no, rozkochiwał w sobie, a potem je oszukiwał, okradał różne interesy. Pojawiała idzie, się siedziałe. interesowność. No nie, nie, nie tyle się pojawiała, że mu przyświecała ta interesowność mhm. od samego początku. No tak. Tak, Tak, za, to, się od wykorzystać. Wiesz i, i A ja tak sobie Myślę, że teraz to, co ty powiedziałeś yy, yy, Tak podsumowując ten wątek Naszej rozmowy, to chyba nie ma takiej drogi Żeby się uchronić przed psychopatą A Myślę, że to jest kwestia Też intuicji Jak ja bym was zapytał, jaki macie poziom Własnej intuicji, to co byście odpowiedzieli? Ja mam 100% no, A, Naprawdę Czujesz jak, czuję, ludzi? Czuję, czuję to, jeżeli ta intuicja mi się Jeżeli działam wbrew swojej intuicji To zawsze źle na tym wychodzę a i dlatego to jest taki fajny mechanizm. Co prawda trudno powiedzieć, że on tak zupełnie naukowo jest określone, ale jak idziesz na spotkanie z kimś, to go czytasz, tak? To go czujesz, to go widzisz. A i w tym momencie, jak twoja intuicja krzyczy nie, nie rób tego, albo jak, jak to moja córka mawia, jak coś jest zbyt piękne, to pewnie nie jest prawdziwe, tak? Jeżeli widzimy takie rzeczy, a intuicja mówi nie, nie dotykać. To w tym momencie czasem warto odpuścić. No, dobrze mieć taką intuicję, ale mówi, mówi się o kobiecej intuicji. Czasem mężczyźni mówią, że, albo o mężczyznach się mówi, że no co prawda, facet, ale ma kobiecą intuicję. Ja na przykład nie wiem, czy ja mam taką intuicję, jaką ma Paulina, czy nie. Nie wiem, czy byłbym w stanie tak rozpoznawać, ale ponieważ i tak większość ludzi, którzy mają te cechy, to mężczyźni, tak jak już powiedzieliśmy, no to w takim razie mężczyźni są mniej narażeni na niebezpieczeństwo ze strony psychopatek niż odwrotnie. Normalnie pracujecie nad związkami, nad relacjami, a więc w związku rzeczywiście częściej chyba jednak mamy do czynienia z panami a, psychopatami. Tak? Natomiast to nie jest tak, że panie psychopatki nie występują. A Znamy takie przypadki, gdzie, gdzie to dziewczyny tak? czarowały, uwodziły, porzucały, zostawiały, wyciągały własnego korzyści tylko i wyłącznie. I to mm -hmm. też nie jest zjawisko nieobecne, podobnie jak w strukturach organizacyjnych. Tak? Dlatego, że zwróćcie uwagę, że psychopata. A, możemy mówić na przykład w pracy o szefie psychopacie, tak? A, mm. Który nie szanuje, wyciska jak cytrynę, a w momencie, kiedy wyciśnie, to wyrzuca i mówi, dobra, to już wystarczy, nie? Czyli mobbing, mober mm. jeszcze psychopata. A, no a, już to, to, już są, to, to już są takie hardkorowe rzeczy, natomiast powiedziałeś, że nie wiesz, czy masz taką intuicję, tak. a, a ja bym powiedział tak, możesz to sprawdzić <laughs> najlepiej historycznie, tak? Już pomijając, że jeśli masz obok osobę, która może ci to powiedzieć, podpowiedzieć, możesz a skonfrontować się, bo spotykacie na swojej drodze różnych ludzi, i każdy z Was czyta tą osobę inaczej. Tak? W związku z powyższym, to jest ten moment na wymianę doświadczeń, i, i tu można zobaczyć, czy masz, czy nie masz mm -hmm, taką jak. Mm -hmm, mm -hmm. Natomiast druga rzecz, popatrz historycznie, jak to wyglądało. Jeżeli sięgałeś pamięcią do swoich spotkań, relacji i tak dalej, czułeś, że coś jest nie tak i nie posłuchałeś intuicji, a, czy nie? Nie, 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 nie było. Nie, 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 nie przypominam sobie. Natomiast. Yy, nie przypomniałem sobie jest, że nie, Teraz, teraz no, nie okay, zaskoczyłeś okay. Nie jestem w stanie teraz sobie zrobić takiego skanu Wiesz, swojego życia nie, ja rozumiem. I, I prześledzić to, a nic mi nie przychodzi do głowy Tak od razu, że a, faktycznie znaczy, ja miałam często takie <coughs> sytuacje, że Na przykład moje koleżanki Tudzież mama Mówiła, a to jest bardzo fajny chłopak A mi coś tam nie pasowało Coś nie grało i potem się okazywało, że Rzeczywiście on swoją partnerkę mm -hmm. Bardzo niefajnie traktował Albo coś tam było nie tak z tym człowiekiem ta intuicja rzeczywiście mnie nie zawodzi, ale właśnie ten psychopata, to co mówisz, ma ten urok, ten czar i bardzo często jest w stanie te osoby bez intuicji jakoś uwieść no i nawet przekonać te osoby z otoczenia, myślę, tej swojej potencjalnej ofiary. Czy jest mhm. coś takiego? <klimy> oczywiście, że tak. Urok psychopaty jest ogromny. Czasami psychopata poluje bardziej na przysłowiową teściową, tak, na, na mamusie, niż do końca na samą ofiarę, ponieważ znajduje słabe punkty. Psychopata, mhm. mogę powiedzieć tak, że to oczywiście mówię w tym negatywnym, tego słowa znaczeniu, żeby nie było, że tu chwalimy psychopatię. Absolutnie. Mm -hmm. Natomiast psychopata jest mistrzem w rozpoznawaniu i czytaniu czasem cudzych emocji i wykorzystywaniu mm -hmm. tego do własnego celu. Jeżeli będzie łatwiej przekonać mu kogoś, 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 to on zaatakuje tam, gdzie jest to najsłabsze ogniwo. A dlaczego on sobie akurat upatruje na przykład konkretną osoba, mimo że musi tak popracować, właśnie tutaj nad pozycją <laughs> odzyściową, nad przyjaciółkami, jak on sobie te ofiary znajduje? To jest ciekawe, że po prostu naprawdę przez moment się zakochuje ten psychopata? Mówisz o mechanizmie pochwycenia, czy mówisz o mechanizmie wyłapywania najsłabszych cech? Wiesz, to nie wiem, no po prostu, czy, czy psychopata się może naprawdę zakochać, że sobie postawi za cel, że będę akurat uwodził Paulinę, a nie Katarzynę. O, wiesz co? Myślę, że to jest ciężkie pytanie, dlatego że psychopata najczęściej kieruje się na minimalizacją strat i maksymalizacją zysków. Ja bym powiedział, że w takim żargonie, powiedziałbym organizacyjnym, to jest człowiek, który optymalizuje proces pozyskiwania swojej ofiary w związku z tym jeśli opłaci mi się to, no to ja to zrobię. Jeśli mi się to nie opłaci, to ja tego robił nie będę. Nagroda i kara, tak? Bo uciekamy od kary, ale pędzimy tam, gdzie jest duża nagroda. I taki człowiek ocenia. To mi się bardziej, to mi się mnie opłaci, tak? To jest ryzykowne i to jest ryzykowne, ale okej, okay. A pra, prawdziwy, w cudzysłowie prawdziwy psychopata, a on się nie obawia. Konsekwencji dlatego, że on nie ma wyrzutów sumienia. Jeżeli Maciek rozkochuje na przykład kogoś i w tym momencie mówi: Dobra, rozkochałem, odchodzę, zostawiam, wychodzę. Mhm. No to w tym momencie nie ma wyrzutów sumienia, nie ma problemu, to jest jej zmartwienie. Po co w ogóle psychopata? rozkochuje kogoś. Ja ci do no tego mówisz, że y, znajduje sobie jakąś ofiarę i y, ma swój jakiś cel, ale o co temu psychopacie chodzi? Jemu sprawia satysfakcję to, że rozkocha kogoś w sobie? Y, wiesz, no. że na przykład kogoś niedostępnego weźmie sobie za cel, to postawi. Tak się zastanawiam, o co może psychopacie być to, chodzi. Co, może być to no, bo w, wyzwanie. Bo w zawodowych relacjach uh -huh. to rozumiem, tak? Na przykład, że chcesz przejąć jakąś spółkę, chcesz jakąś kasę uh -huh. klienta oszukać i tak dalej. Tutaj rozumiem jakieś mechanizmy działania, ale w związkach tak chcesz o co chodzi. Um, wiesz co, ja pamiętam chyba najgłośniejszy przypadek, nie wiem, czy najgłośniejszy, ale jeden z tych najgłośniejszych przypadków, uh, diabła z Chicago. Okay. Uh, diabła z Chicago, człowiek, który ma na swoim koncie, właściwie nie udowodniono dokładnie, ile ofiar a, takich ofiar-ofiar e, z uziemieniem tychże ofiar z, zupełnie, tak, i wysłaniem na tamten świat, ale to były minimum dziesiątki osób. A ich historia wyglądała, słuchajcie, w taki sposób, że on zaczynał od uwodzenia kobiet. On e, uwodził kobietę, on zdobywał jej serce, mm -hmm. był miły, szermanski i tak dalej. Przy czym było to zupełnie nieistotne. Czy ona jest w związku, czy ona w tym związku nie jest. Tak, on po prostu miał cel, robił wszystko, żeby ją uwieść. Kiedy ją uwiódł, zaczynała się akcja. Pod tytułem, no to teraz jak wykorzystać to, co już zdobyłem. Czyli mówiąc w skrócie, jak wyssać na przykład z tej kobiety pieniądze. Później, kiedy te pieniądze już były na jego koncie, w jego władaniu, on w jakiś sposób tajemniczy nie wiedzieć jak, do końca, a może nie chcieliśmy wiedzieć jak, on pozbywał się tej, tej osoby, ta osoba często znikała. A później, na przykład, potrafił zająć się córką, później potrafił zająć się jakąś siostrą tejże pierwszej ofiary i on tak sobie brylował towarzyską, po, podrywał, zdobywał, obywał finanse, te osoby znikały. Nikt się tym do końca nie interesował. Nawet jeśli się interesował, to on to robił w taki sposób, żeby podejrzenia nie były kierowane w jego stronę. Chcę powiedzieć tak, że my możemy sobie powiedzieć, a ja ten psychopata w związku, nie wiem, głupio się zachowuje i faktycznie w takim potocznym ujęciu ten Aha. psychopata jest takim lightem nie? Takim, przepraszam, w cudzysłowie lightem bo, tak. no bo, no bo to też boli, nie? Jeżeli, jeżeli kogoś krzywdzi. Ale jeżeli sięgnięcie po tych takich najbardziej hardkorowych e, psychopatów, no to oni niszczyli życie, a więc Wiecie, co było już w ogóle szokujące? To a propos waszych psychopatów w związkach. Zdarzali się psychopaci w historii, i mniejsza już o nazwiska, którzy będąc w więzieniu, nawet w celi śmierci, dostawali setki listów miłosnych od kobiet. Ale to Kalibabka no to, tak właśnie. Kalibabka i damer. Damer tak miał tak to przecież z tego damen, serialu. Damen. To też był psychopata. I, I dlatego ta, to jest dopiero szokujące, tak? Bo o ile nie wiemy na przykład, że ktoś jest psychopatą, a jakaś dziewczyna się zakocha i mówi, Boże, jaki on fajny, cudowny i i tak dalej, i tak dalej. No dobra, dała się złapać pułapkę uczuć. To jest manipulacyjne, to jest trudne do wychwycenia. No, jasne, ale jeżeli ktoś wie, to jest psychopata, on siedzi w tym więzieniu, on zabił tyle osób, i dziewczyny piszą listy miłosne, ja cię kocham, ja chcę z tobą hmm. spędzić resztę życia, to ja tak mówię, że ironicznie ta reszta życia może być bardzo krótka. Nie? Z, no, ale z czego to wynika? Jak ty to tłumaczysz? Takie reakcje. Wiesz co, ciężko jest w ogóle to wytłumaczyć. Myślę, że niektóre panie, tu powinniśmy zapytać Pauliny, nie? Nie, Niektóre panie mają zdolność do resocjalizacji. Niektóre panie kochają tych złych chłopców, którzy chcą poprawiać, nie? Których chcą poprawiać nawracać na dobrą drogę, może, może trochę tego Ale wiecie co, mi się wydaje, że to też zależy od etapu naszego życia, bo to tak jak powiedział Miłość Brzeziński w naszym podcaście, że jak jesteśmy młodszy jak jeszcze nie szukamy tego partnera do pójścia no to wychwytujemy takie największe ciacho, takiego bad boy'a gdzieś tam w klubie, gdy wypatrzymy albo na jakiejś imprezie, a jak już jesteśmy w wieku, że chcemy założyć rodzinę, no to już ten bad boy zupełnie nas nie interesuje, my chcemy już tego pana z brzuszkiem, tak jak nam opowiadał, takiego przykładnego ojca, który będzie dobrym ojcem dla naszych Ci, ale prawda? wiesz to niektórzy ale, nie dorastają, nie? Ale... Nadal zostają na tym etapie wybierania bad boyów i, i, i okej, okay, no. I też mogą, no tylko, dobra, tylko potem płacą dużą cenę za to, nie? Przepraszam bardzo, ale bad, bad bardzo boy, proszę. a bad boy, bo znaczy in, co innego bad boy, który po prostu jest niegrzecznym chłopcem i, i nie wiem, i, i robi różne niefajne rzeczy w związku, ale... Ale nie jest kryminalistą, nie jest ale zbrodniarzem. Ale ja bym chciała, nie być, żebyśmy naszej Więc... rozmowy nie prowadzili w kierunku takich ekstremalnych, właśnie zbrodniarzy no właśnie. i tak dalej, bo no, mam nadzieję, że większość osób nie ma z takimi do czynienia, ale wiele osób ma do czynienia z psychopatami. Czyli załóżmy, że ja taki case podam, że spotykam się z jakimś facetem, jest wszystko fajnie, super, a potem on się nagle przestaje odzywać, potem się wyłania, jakby nigdy nic, i jeszcze mnie, mnie do mnie ma pretensje, że ja się nie odzywam, albo że ja mam pretensje, że on się nie odzywał, i on zaczyna taką grę manipulacyjną. I czy to jest psychopat? Też. I dlaczego tak mu sprawia to przyjemność, a w pewnym momencie już po tym, jak zdąży uwieść taką kobietę, to po na przykład roku, dwóch wyrzuca jak wymiętą gąbkę, bo już przestaje mu sprawiać przyjemność. Wiesz co, wracamy cały czas do definicji trochę tego psychopaty, a, bo to nie jest psychopata w ujęciu klinicznym, tak? To, mm. to kliniczne ujęcie psychopaty, a zaczynałoby się. W ogóle ta książka Normalni Psychopaci jest oparta o zestaw cech, o taki typowy, ja bym powiedział trochę oldschoolowy. Mm -hmm. Test na psychopatię. Ha, I tak jak lecą tam poszczególne rozdziały, to są kolejne cechy, które psychopata ha, może posiadać bądź posiada w jakimś tam stopniu wysycenia. I powiedzmy, że jeśli ta, o tych hardkorowych przypadkach mówimy, no to zaczniemy od robienia na przykład czegoś w dzieciństwie. A mamy, mamy człowieka, który siedzi przy stole i opowiada z uśmiechem na twarzy, jak byłem młody, to kiedyś złapałem kota, wrzuciłem do pieca i ten kot się spalił. Na przykład, nie? I on się uśmiecha. I w tym momencie, no co jak ktoś był mały krzywdził zwierzaki, zaczyna się już historia. Tak i tutaj wchodzimy w te takie bardziej kliniczne rzeczy. A nie kliniczne właśnie. A te niekliniczne to jest kwestia zaspokajania własnych potrzeb. Dlatego często mówimy w ogóle przy psychopatii, o mrocznej triadzie. Ciemnej triadzie, mrocznej triadzie i ta ciemna triada to jest nic innego, jak zestawienie trzech elementów. To, jest właśnie, to są właśnie te elementy psychopatii, a to są elementy narcyzmu i to są elementy makiawelizmu, mm -hmm. czyli psychomanipulacji. I w tym momencie ci ludzie mogą mieć mieszankę różnych tych elementów i nie do końca klinicznie będą psychopatami, ale związek mogą położyć każdy albo wykończyć partnera czy partnerkę jak najbardziej. Bardziej. Czy psychopata, czy zdarza się, że psychopata zdaje sobie sprawę? Ma świadomość, że jest psychopatą i idzie się leczyć, czy to są bardzo rzadkie sytuacje? Wiesz co? Pracuję jako psychoterapeuta, i w swojej historii niewiele spotkałem takich przypadków, ale faktycznie kilka spotkałem, gdzie przychodzi człowiek i mówi: Ja jestem psychopatą, i ja chcę się leczyć. Przykład z ostatnich kilkunastu tygodni. Mam takiego pacjenta, oczywiście nie powiem więcej na ten temat, żeby nie, nie identyfikować osoby, ale później się okazuje ja, i taka osoba się chce leczyć. Tak naprawdę to jest bardzo, bardzo, bardzo trudne, żeby taką osobę z czegokolwiek wyprowadzać. Niewiele ośrodków, jako ośrodków w Polsce specjalizuje się w takim obszarze, bo kiedy zaczynacie rozmawiać z taką osobą, nagle się okazuje, że ta osoba nie do końca um, mówi szczerze, że chce się zmienić. Mm. Tak? Zadaję temu człowiekowi pytanie, dlaczego chcesz. Przestać być psychopatą. Wyobraźcie sobie, że odpowiedź jest taka. Ja chcę przestać być psychopatą, bo. E, to znaczy, właściwie to, to znaczy, ja chcę być e, tym psychopatą. Ja to chcesz czy nie chcesz? E, nie, nie, ja nie chcę być e, psychopatą, ale chcę zostawić sobie pewne cechy, które mam z psychopaty. A i zaczyna się zabawa, tak? I ja bym chciał móc, nie wiem, nie odczuwać wyrzutów sumienia z powodu krzywdzenia innych ludzi. A zawsze no. przy psychopata nie ma tej empatii? No, wiesz co, no nie spotkałem się z przypadkiem, gdzie psychopata jest empatyczny, czuły i wrażliwy. A raczej to jest tak, że zrobię komuś krzywdę, odejdę i powiem, a co to mnie obchodzi, nie? bo to jest jakby ich przesłanie. Haas. Ale on jest tą kobietą, ją się naprawdę nie zakochuje? Nigdy nie spotkałeś się z takim przypadkiem, żeby psychopata się zmienił pod wpływem jakiejś kobiety? Że... Historia sprzed trzech lat. No. a Pojawia się w gabinecie, nie, czterech chyba, przed pandemią, w każdym razie tu już przed, pojawia się w gabinecie u mnie dwójka ludzi, młodych ludzi, około tam 28-32 lata mniej więcej w tym przedziale. I mm. pierwszy wchodzi ten że mężczyzna, taki powiedziałbym gatunek polski, hydraulik, O.E. i tak Dalej, no bardzo elegancki, a, i mówi: a, Panie doktorze, ja bym chciał, żebyśmy m, a, wyleczyli moją partnerkę. Ja mówię: Tak? A z czego? I dlaczego ona tu nie jest, a pan jest w jej imieniu i o tym opowiada? No, bo ona chyba jest psychopatką, bo ona w ogóle chyba nic do mnie nie czuje i ja chciałbym, żeby panią z tego wyleczył. No, rozumiecie, oczy jak 5 mm -hmm. zł, ja wiem, to może skoro o pani rozmawiamy, to może zaprosimy panią do tej rozmowy. A właściwie panu powinienem w tym momencie podziękować. Ale pan oczywiście dokończył swoją tyradę, powiedział, że to pani jest taka, 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 ta, ta, cała litania takich niefajnych rzeczy. Po czym chwilę później rozmawiamy, a, no i pani okazuje się, jest bita, jest molestowana, jest wykorzystywana seksualnie i tak dalej. Jest w związku z takim. Człowiekiem a psychopata tak naprawdę przyprowadza ją, po co? Po to, żeby ją, a jeszcze cudzymi rękoma ustawić, żeby ona była bardziej uległa dla niego, bo najwyraźniej jeszcze jest za mało. Nie bywały to, to była twoja odpowiedź na pytanie. Czy, czy psychopata może się zakochać? Czy może kochać? Wiesz, co nie wiem, nie spotkałem mhm. takiej osoby. Być może jakieś tam elementy, być może jakiś tam formalnie, nie wiem, sentymentu czy, czy relacji gdzieś tam rodzinnych, bo, bo może na przykład, nie? Ktoś tam w dzieciństwie był, kogo mhm. on darzył jakimś tam swoim mhm. uczuciem. Natomiast w związku, jeśli on jest w roli psychopaty, to on po, w tej roli pozostaje. Raczej trudno mówić o tym, że kocha i jednocześnie, wiecie, no były takie, takie zwroty kiedyś, nie? Kocha moje dziecko i dlatego je bije, żeby wyrosło na porządnego człowieka. Czy to jest rozwiązanie? No nie bardzo, nie? Nas, nas najczęściej takie rzeczy nie przekonują. To straszne jest. Jeszcze możemy na chwilę wrócić jeszcze do tego, jak rozpoznać psychopatę, mm -hmm. bo mm -hmm. mam taką myśl. Niedawno byliśmy na wykładzie Jacka Walkiewicza i on powiedział <tryk> coś takiego czy z wykładu, nie wiem, czy zapamiętałeś, między innymi, co mm -hmm. zapamiętałem z tego wykładu. On powiedział tak, nie mów tak, jeśli myślisz nie. Pomyślałem, że może być tak w związkach, w relacjach z psychopatami, że ten psychopata zaurocza, zauracza, zaurocza kogoś. I ta osoba, mimo że wewnętrznie, intuicyjnie, myśli sobie, nie, nie powinnam tego, nie powinnam się na to zgadzać, ale kiwam hmm. głową mówię, że się zgadza, mówię, że tak. Czyli może tu byłaby była jakaś podpowiedź, żeby pamiętać, że to jest jakiś papierek lakmusowy. Jak nie czuję, żeby powiedzieć tak, to nie mówię tak, żeby po prostu spełnić czyjąś prośbę. Jak A myślisz? Może, może to jest dobry pomysł. No, ja generalnie hmm. powiedziałbym o reakcjach trochę psychosomatycznych, ponieważ psychika, wiadomo, <laughs> tak, wpływa na naszą somę, na, na ciało. A często jest tak, że kiedy coś jest niezgodne z nami, to coś się dzieje z naszym ciałem. Hmm. A nie wiem, czy doświadczyliście kiedyś czegoś takiego, na przykład, że się człowiek wtedy jakoś tak dziwnie, nie wiem, spina, napina albo czuje taki węzeł w brzuchu, nie? Albo jakąś gulę w gardle. Coś jest, coś jest nie tak. Ten nasz organizm, to nasze ciało doskonale pamięta, kiedy jest w dyskomforcie. I być może to jest to, tak że owszem, my tu siedzimy i kiwamy komuś głową, ale nasz wewnętrzny cały system ostrzegania mówi: nie rób tego, uciekaj od tego gościa. Ale tu znowu wrócimy do tego elementu też intuicyjnego, tak? to, to co powiedziała Paulina. Nie? Czujesz, że coś jest niehalo, nie pakuj się w tą sytuację. To nie jest ten ostatni mhm. facet na ziemi, za który musisz biec, bo, mhm. a, bo pewnie będą inni. A czy w drugą stronę, <laughs> y, mówię teraz o pewnych takich całych zewnętrznych. Fizycznych mamy, mamy takie pytanie na, na naszej liście. Czy jest coś w, w fizizm psychopaty? co może go zdradzić. To znaczy, że po, po czym możemy poznać, nie wiem, źrenice rozszerzone, kąciki ust drgające. O, pięknie, pięknie, ruchy, jak... tak, pięknie jest, wchodzimy coraz głębiej. No. Peter Kolec stworzył kiedyś taką fajną Księgę Znaków. To bardzo prosta książeczka, ale opowiadała właśnie o mikroruchach, czyli tak zwanych mm -hmm. A I faktycznie każdy z nas coś takiego w sobie może mieć, co powoduje, że może na nas przeczytać. Tylko tak, jako... Mistrz ekranu wiesz jak się zachować przed kamerą, żeby się nie zdradzić, prawda? Nawet jeżeli byłbyś zestresowany? Mm -hmm. Tak, to jest ta spowolniona ilość ruchów, odpowiednia postawa, mm -hmm. tak, ilość właściwych Maskuje pol, bo... się wtedy, tak. <laughs> Wtedy człowiek się maskuje, prawda? Tak to idzie. Natomiast i, i faktycznie takie rzeczy można schować, ale nie jesteśmy w stanie schować wszystkich sygnałów, które wysyła nasze ciało. A stąd mówimy o tych mikroruchach, mikroswędzeniach. Na przykład <laughs> to się dzieje w momencie, kiedy, jakie jest skojarzenie wasze, kiedy pocieram sobie na przykład kąciki oczu? No, że y, czujesz się niekomfortowo. Się. Nie, ale to jest jeszcze to, że wolałbyś nie mieć kontaktu wzrokowego z nami, może nie chciałbyś. Żyć z przy... Wami, no proszę. No, ]cie. może nie z nami, ale z tą osobą, bo, 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 <laughs> wobec której po, pocierałbyś jak, oczy. Jak popatrzymy na klasyczne zachowanie, nie wiem, pocieranie pod brudka oznacza na przykład co? No, pociera podbródek. No, Zakłopotanie, no my, myślenie. myślenie no tak. zastanawianie się, podejmowanie decyzji, nie? Jak student przychodzi na przykład na egzamin, jak przychodzi student na egzamin i wykładowca zaczyna pocierać podbródek, co to znaczy? Co no mu tu, myśli sobie. Tak? <coughs> co mam z nim zrobić, nie? Co mam mu postawić? A, tak samo jak jest kwestia na przykład wycierania tych kącików oczu, a z reguły mówimy gdzieś tam o jakiejś fizjologii, tak? Albo nie wiem, się nie wyspałem i tam śpiochy sobie właśnie wydubuje z oka, nie? Albo uzawią mi oczy, albo cokolwiek innego. Tymczasem na przykład, skojarzenie z przeszłością bardzo mało kiedy występuje. Tak? Jeżeli ktoś wyciera sobie kąciki oczu, no to a, umysł podświadomie podrzuca sytuację, nie? gdzie byliście na przykład w dzieciństwie, każdy z nas chyba płakał, a jako małe dziecko tam się pewnie każdemu zdarzyło. a I w tym momencie odruch automatyczny, wycieranie oczu. I na przykład rozmawiamy, tak? Oczy gdzieś tam będziemy sobie przecierać, i to znaczy, że na tym poziomie gdzieś przywołujemy te dawne, zakopane emocje. Po takich mikro ruchach, Mikrosygnałach co nieco można rozpoznać. No to trzeba się na nich znać. Ale trzeba się na tym znać, a ale przede wszystkim. wiele osób się zna. Ale pff, przede wszystkim trzeba rozpoznawać. Mówię intuicyjnie, jeżeli tego nie wiemy, a natomiast trochę poczytać o komunikacji niewerbalnej. I to jest bardzo słuszny <kluzny> postulat. Ja wiem na przykład, że jak ktoś dotyka nosa, to znaczy, że może kłamie. Mówię, <laughs> mówię może, bo przecież... To jest ten ten... efekt Pinokia. <laughs> efekt Pinokia właśnie. Yy, nie jest to pewne, dlatego że może go nos zaswędział, ale jest prawdopodobne, że robi to dlatego, że kłamie. Tylko, że wytrawny kłamca Powstrzyma się przed tym, bo ma świadomość, że jak będzie dotykał nosa, to, to się zdradza. <grystanie> <grystanie> nie, nie, to, to, to <grystanie> wiesz to bardzo dobrze mówisz, to jest fantastyczne. Mm. Natomiast e, podrapanie nosa może oznaczać kłamstwo, ale przyłożenie też palca w okolicach ust również to samo znaczy. W przypadku mężczyzn, na przykład jak e, panie łapią mężczyzn na kłamstwie, to jest poprawianie... Często ankietów, mm -hmm. albo to jest poprawianie ko ko kołnierzyka, tak? Czyli to jest rodzaj formy maskują i tak dalej, i tak dalej. Można by o tym długo rozmawiać. Natomiast tak. najprościej byłoby poćwiczyć samo spojrzenie. No bo kontakt wzrokowy na przykład jest podstawą, nie? Gdzie patrzycie, kiedy sobie przypominacie zdarzenie, a gdzie wtedy, kiedy je tworzycie. No i gdzie patrzycie, kiedy widzicie, prawdę, gdzie patrzycie. <laughs> prawdę, a gdzie patrzycie jak no a to, ale to się wiąże z tym, no dlatego tak. że tak. A na przykład w górę i w jedną stronę <laughs> a to, to może być zadanie domowe dla, dla waszych widzów, dla, dla słuchaczy. Słuchajcie, w górę i w jedną stronę przypominamy sobie obrazy, w górę i w drugą stronę, na ułamek sekundy, jak wzrok mm -hmm. ucieka, a, to wymyślamy, tworzymy. A w poziomie najczęściej mówimy o dźwięku. Tak samo przypominamy, tworzymy. W dół, to jest tak zwane mówienie trochę do siebie w myślach, w jedną stronę to jest sięganie do emocji, w inną tworzenie. I teraz wyobraźcie sobie tak, kiedy na przykład zadacie komuś pytanie, no bo jak to sprawdzić, nie? Zadajecie komuś pytanie o coś neutralnego. A neutralne pytanie, nie wiem nie wiem co jadłaś wczoraj na obiad. No i Paulina będzie kłamać czy nie? No nie, no po co, tak? W no. tym momencie powiem, no jadłam mm, to i to. I w tym momencie zadałem jedno pytanie i już wiem gdzie Paulina spojrzała w momencie kiedy sobie przypomina co jadła wczoraj na obiad. Czyli tam sobie przypomina to po drugiej stronie będzie co? Będzie tworzenie i wymyślanie, tak? Jeżeli kogoś znamy <laughs> To jest, to, słuchajcie, to jest łamek sek sekundy. Nie, nie musicie ćwiczyć, tak. nie musicie tego mm -hmm. sprawdzać. Ja się bardzo bawię tym na przykład na, na egzaminach dla studentów. Jak przychodzą mm -hmm. do mnie studenci, a słuchajcie na egzamin, ja go pytam, czy pan to czytał, a ten wzrok w stronę <laughs> twórczą. To, to właściwie mogłem go nie pytać. To już wiemy, dziękujemy panu, nie? Powinno być. Tak to działa. Takie mikro sygnały są nie do końca do opanowania, bo możecie być mistrzami świata, zachować postawę, wygląd i tak dalej, ale tych mikroruchów nie zamaskujecie. Mimo tego pojawiają się jeszcze inne sygnały, oczywiście nie u wszystkich, ale są osoby, które mają takie sygnały fizyczne nie do opanowania, mianowicie występujący rumień, na przykład tutaj na szyi, często dosyć to idzie wysoko. Czyli zaczerwienienia, pod wpływem emocji, pod wpływem jakiegoś stresu. Nie wiem, czy spotkaliście się z takim zjawiskiem. Ale to są, zjawiskiem. jak mówisz, emocje. Tak, no a tak. pod wpływem emocji możesz się zaczerwienić, mm. tak? Możesz gdzieś tam mm. to a okazać. Nie nie jest... emocji, tak? a, fi... a psychopata nie ma tych emocji, A psychopata nie do końca no będzie tak. to, to pokazywał. No tak, słusznie, zapomniałem. Psychopata przecież tego nie przeżywa i nic go to nie obchodzi, tak? Ja tu, ja tu biegłem Czyli do was, wam... dlatego jestem trochę słuchajcie, czerwony, dro... ale wy, blać... Ale słuchajcie, w takim razie jest jakaś wskazówka. Jeżeli zobaczymy, że mężczyzna w którym się umówiłyśmy na randkę, ma jakiś rumień, coś się zdenerwował, to znaczy, że nie jest psychopatą. Bo mu zależy, bo, bo ma zależy. emocje. No właśnie, zdenerwowany. Ale... Tylko jest pytanie, dlaczego on ma ten rumień? Czy dlatego, że wyprał w złym proszku, czy dlatego, że się. Nie, 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 zostawmy. Żeby wytrawny ale... psychopata będzie w złym proszku, na którym ma alergię, używał takiego <grym> koszule przed randką. Nie, no ale słuchajcie, jeżeli ktoś dzisiaj idzie na przykład na randkę, w, czy w najbliższym czasie, to po tym podcaście będzie mocno obserwował tego swojego partnera. Więc wydaje mi się, że chyba mimo wszystko ta intuicja <grym> jest najważniejsza ważniejsza. No ale załóżmy, że ta intuicja nas zawiedzie i wejdziemy w związek z tym psychopatą. To co? To jak się uwolnić z tego związku? Szybko. To jest, tak. jest najlepsze odpowiedź szybko. Jak możesz się uwolnić od związku z psychopatą? W zależności od stopnia, toksyczności tego mm. psychopaty, a będziesz miała różne podejścia, tak? Bo jeżeli trafisz na psychopatę, takiego powiedziałbym, rasowego, łącznie z elementami, a, które pozwalają czy jakby generują zagrożenie zdrowia czy życia, to wtedy trzeba to zrobić bardzo ostrożnie z kolei, W drugą stronę. Natomiast jak macie do czynienia z takim normalnym psychopatą, no to im szybciej wyjdziecie z takiego związku, tym będzie to dla was zdrowsze, tak? Tym będzie to dla was bezpieczniejsze. A my to nazywamy czasem techniką bomby atomowej, takiego typowego odcięcia się, nie? Odcinam się, kończę wszystko i tak dalej. Ale większy problem pojawia się w innym momencie. Wtedy, kiedy tego się nie da łatwo zrobić wprost. No bo na przykład jakaś pani wchodzi w relację z panem psychopatą, nie zdążyła się zorientować, pojawia się na świecie młode pokolenie, Tak, pojawia mm -hmm. się dziecko. I na przykład już wyrwanie się z takiej relacji jest zdecydowanie często trudniejsze. Nie? Bo to jest ten drugi haczyk, który mówi, no hello, ale on jest ojcem mojego dziecka. Mm -hmm. na przykład. Nie? A czy są też takie haczyki, że nawet jak nie mamy dzieci, że ten psychopata mm -hmm. powoduje, że... Że my nie, mimo że wiemy, że powinnyśmy odejść, ale my jesteśmy obarczone tym poczuciem winy i nie odchodzimy, bo sobie myślimy, no może coś zreperujemy i w końcu my zaczynamy tego partnera przepraszać. I nie mówię tutaj o jakichś skrajnych, przemocowych sytuacjach, tylko po prostu o znaczy, Może taki... to ja tą zupełnie naprawdę przesoliłam i mi się należało no, o tym mówić. Znaczy, no że po prostu może dlatego on się gniewa na mnie, może dlatego jest zły, bo ja naprawdę coś źle robię, może ja powinnam zadzwonić, gdzie on jest, a on teraz ma pretensje, że przez cały dzień nie dzwoniłam, bo się nie, nie to interesowałam. To dlatego nie wrócił na noc, bo był zbulwersowany, no że właśnie, cały dzień do niego no... nie zadzwonił. Nie usprawiedliwianie wam. Tak. E, nie siebie. Mhm. Nie, ofiara. Przepraszam, nie lubię słowa ofiara, ale jeżeli już w tych kategoriach. Mhm. Ofiara psychopaty często bierze to zachowanie, czy wrzuca na karb swojej niedoskonałości, zbyt słabego wykonywania pewnych obowiązków, przypisuje winę sobie, podczas kiedy tak naprawdę w ogóle tutaj nie ma winy tej osoby. Tak? A często takie osoby, które się czują winne, mają problem z poczuciem własnej wartości. A psychopata co robi? Po tym też możecie poznać. Psychopatę robi wszystko, żeby poczucie wartości komuś. Zniszczyć. To jest kolejna klasyka, no bo jeżeli ktoś nie ma poczucia wartości i usłyszy taki tekst, kto cię zechce, jak ja cię wyrzucę, to ty będziesz tam, nie wiem, pod mostem mieszkać, no to w tym momencie jest takie, o kurde, nie? no faktycznie, no mm -hmm. to może rzeczywiście jestem beznadziejna, do końca życia będę sama i tak dalej, nie. W związku z tym psychopata wykorzystuje takie narzędzia, on takimi rzeczami manipuluje, żeruje na strachu, na braku poczucia, właśnie, wartości, na tym, że coś przegapiliśmy. Albo nas zaczepia tymi swoimi hakami emocjonalnymi i on tych emocji, on wyrzutów sumienia nie odczuwa, ale nasze wyczuwa perfekcyjnie. I na tych naszych on bazuje świetnie. Ale cały czas nie wiem, po co on to robi, jeżeli nie robi tego dla korzyści finansowych. Bo a to, jest, a to dlaczego to jest. miałby nie... Bo jest psychopatą. Nie, nie. No, Poczekaj chwilę, ale on zyskuje na tym. Ale co? A, no że... co? No, tak jak powiedziałeś, pierwsza rzecz to jest najczęściej a, poczucie władzy. Mhm. A to jest taka dziwna satysfakcja. Mogę zrobić wszystko, co chcę z tą osobą. Mogę na kiwnięcie palcem doprowadzić, że to, 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 to. Druga rzecz to są właśnie te walory finansowe. Trzecia rzecz to jest kwestia wygody, chełpienia się sukcesami. Dlaczego słynni psychopaci chwalili się w pewnym momencie swoimi trofeami? Erik Bernes stworzył teorię Gier, relacji i teorię Gier międzyludzkich. A, I tam jest a, cały szereg właśnie takich zachowań, a, które powodują, a, jedna z gier to, to jest gra Policjanci i Złodzieje. Na czym to polega? To polega na tym, tym, słuchajcie, że ten potencjalny bandzior robi wszystko, żeby, pre, mówimy o seryjnych oczywiście mm -hmm. zachowaniach, robi wszystko, żeby prędzej czy później zostać złapanym. Dlaczego? Wydawałoby się, że on zrobi wszystko, żeby uniknąć sprawiedliwości. A co czuje seryjny na przykład morderca w chwili, kiedy jest złapany? kiedyś próbowano analizować coś takiego i okazuje się, że moment, kiedy dokonuje takiego przestępstwa, mm. a moment kiedy a, gdzieś tam a, wy wykonuje pewne rzeczy mm. a, jest najbardziej satysfakcjonujący dla niego. Tak? Okay. Podobnie jak moment, kiedy zostaje złapany. A zwróćcie uwagę, ci ludzie złapani na przykład idą, nie wiem, zakłada kurtkę na głowę, zakłada jakiś tam e, kaptur, gazetę, zasłania się i tak dalej, ale w gruncie rzeczy wewnętrznie, jeśli ma ten pierwiastek psychopatii, mówi: Ale to jest mój czas, to jest moje pięć minut, to cały świat może to zobaczyć, nie? Czy to są się, straszne czy rzeczy. Czyli on się karmi tym, że ta A, tak. kobieta jest jemu posłuszna, że ma nad nią władzę, że znowu mu się udało. A w pewnym momencie, jak przestanie mu sprawiać się przyjemność, kontrola nad nią, to wymieni ją na inny model, tak? Dokładnie tak. Ale niechby ten e, poprzedni model zaczął sam odchodzić, to wtedy taki psychopata... He, 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 ale ty byłaś moja, ty nie. tutaj podlegasz hmm. mojej jurysdykcji. W związku z tym z powrotem zaczyna się zabawa. Zwróćcie uwagę, że psychopata bawi się osobą, tak? On doprowadza do tego, że jeśli ona się oddala, to on potrafi na przykład przez chwilę znowu być miły, szarmancki, fantastyczny i ta dziewczyna mówi, ojej, ale to może ja nie miałam. Ja Miałam rację, bo znowu jest takie fajne, nie? Straszne to jest. Czy można powiedzieć, że psychopata to jest chora osoba? To no tak, chory. No, ale no, no, na pewno ale, nie jest to ale, zdrowe. Ale, ale no tak, ale chory w sensie. Czy jakaś diagnoza medyczna? Wiesz, już mówiliśmy o leczeniu, mm. więc nie chcę do tego wracać, bo, bo rozumiem, że żeby było leczenie, to ta osoba musi chcieć tego leczenia. Chcieć tego leczenia. Że nie można ubezwłasnowolnić mm -hmm. na przykład, no ale... Ja myślę, są że to by chodziło o to, że ty chciałeś empatycznie do niego podejść. Czy można tak. powiedzieć, że to jest chora osoba, nie za jakimś zapytanie że to jest chora osoba, tylko że to jest to chora osoba, że należy jej współczuć i jakieś kroki podjąć, nie. żeby ją tak. O to ci chodziło? Y nie, no, znaczy chodzi mi o pewne klasyfikacje, no bo bo różne są diagnozy i różne są definicje różnych schorzeń, które ludzie hmm. mają. Tak, no ale tu mówimy o psychopatach, którzy są często bardzo niebezpieczni, ale nie ma czegoś takiego, takiego rozpoznania, nie wiem, wczesnego w dzieciństwie, w młodości. Takiego, żeby, żeby człowieka skierować na leczenie, mm. po prostu. Mm. Czyli, czyli test na psychopatię, proponujesz? No, no tak, no, znaczy nie proponuję, pytam. Pocie, w książce jest no, nie, wiele nie, nie, takich pytań. Nie, nie. W, tak. Tak. w książce, słuchajcie, w książce macie, macie taką prostą podpowiedź, dlatego że jest zespół czy zestaw cech, który taki psychopata może posiadać. I w zależności od poziomu wysycenia, czy dana cecha pasuje, trochę pasuje, czy bardzo pasuje, można sobie zrobić wręcz taki mm. test autodiagnostyczny. I gdyby Ktoś naprawdę chciał, a to może zacząć od tego, że mówi, o kurczę, jest wysoko, mogę coś z tym robić. A gdyby chciał, czy chciała. Natomiast bardziej to jest trochę podpowiedź. Mogę przejrzeć w takiej przysłowiowej tabelce jednej, drugiej, piątej, a wpisać na przykład cechy swojej partnerki, czy partnera, czy kogoś tam swego szefa i zobaczyć, na ile rzeczywiście ta osoba odpowiada takim zachowaniom. I też jest wtedy dużo łatwiej podejmować decyzję. Bo pamiętajcie, że przy. <laughs> Subiektywnym osądzie, jeżeli są emocje do tej osoby i tak dalej, a zachowanie jest zupełnie inne. Tak? A to jest super, że taki test jest w książce i o nim mówimy teraz, bo możemy wrócić do początku naszej rozmowy i do mojego pierwszego pytania, że nadużywamy słowa psychopata. Bo to, że ktoś na przykład się o nas martwi i dzwoni do nas często, no to nie oznacza, że jeszcze jest psychopatą. Albo że ktoś jest asertywny i wyznacza granice w związku, to też nie oznacza, że Oczywiście. jest psychopatą. A my za chwilę myślimy, no co za psychopata mi się trafił, prawda? No tak, to jest dobre. Że Wszystko zależy różnice... trochę od motywacji, wiesz, no. i od granicy, gdzie to, gdzie to stawiamy. Ale często tak jest, że często zgubić granicę, na przykład, pomiędzy kontrolą a troską. Nie tak dawno, co prawda to nie przykład związany z psychopatią, ale nie tak dawno było mnie gdzieś tam na, na terapii rodzinnej. 19 latek, który bardzo niefajne rzeczy mówi o, o swoich rodzicach, ale powód tego mówienia jest taki, bo oni ciągle każą mi mówić, gdzie jestem, o której wracam, co robię. Mm -hmm. A potem się okazuje, że to no, mówi ciągle mnie kontrolują. Ale po chwili rozmowy okazuje się, że no, po pierwsze w rodzinie były przykłady jakichś tam za zachowań przestępczych w znaczeniu byli ofiarami jakiegoś tam przestępstwa. Trochę ta trauma została, ale też pojawia się kwestia: ta matka mówi, no hello, no ale ja tego jedynaka mojego kocham. Ja się boję, jak on wychodzi o 23. Ja nie chcę, żeby on mi mówił co 5 minut jestem i robię, ale nie wiem, dojechałem, wrócę, nie wiem, za 5 godzin czy 8, nie? Mm -hmm. I wtedy dla niej jest to taki element, gdzie karmi spokój. A gdyby to była kontrola, wyglądałoby to zupełnie inaczej. W związkach też jest tak, nie? Nic mi nie, nie stoi na przeszkodzie, żeby powiedzieć hello, wychodzę, będę gdzieś tam za ileś godzin. To jest okej, okay, nie? To jest spoko, natomiast jak ktoś co 10 minut a dlaczego tak długo z nią rozmawiasz, a o czym rozmawiacie, a może włącz mi mikrofon i będę słyszał, o czym rozmawiacie, bo i takie przypadki się zdarzają, to już będzie trochę za daleko. Czy to już jest psychopatka no. albo psychopata, taka osoba? Nie, zespół cech musi być zdecydowanie <grym> być. większy. Tak. To jest jedna z cech, którą może no przejawiać bo psychopata. Bo ktoś może być po prostu zazdrośnikiem, chorobliwym zazdrośnikiem, Na przykład. tak można by powiedzieć. W twojej książce yy, proponujesz, czy to zamieściłeś w podsumowaniu, taką listę wskazówek dla osób, które, nie wiem, zdefiniowały, że partner, partnerka jest psychopatą, psychopatką, czy też jest, taka, jest takie prawdopodobieństwo, i tutaj jest 10 wskazówek, co zrobić, żeby, żeby się uwolnić od takiej, od takiej zależności, od takiego związku. Właściwie aż mnie kusi, żeby. Przeczytać po prostu te 10. Yy, te 10 Jeśli się to kusi, to bardzo proszę. <laughs> Rozpoznaj charakterystyczne cechy i zachowania. No tu już o tym mówiliśmy, prawda? Utrzymuj, utrzymuj zdrowy dystans emocjonalny. To znaczy, że co, żeby się nie zakochiwać pochopnie, tak? Żeby mm, no. trzymać dystans? Owszem, trzymać dystans, żeby nie rzucać się od razu w ten wir na mm -hmm. głęboką wodę. Ja rozumiem, że czasem jest to miłość życia, zobaczyłam go. On jest taki boski, fantastyczny, ja po prostu dzidaj i biegnę tam. Ale, ale może jednak trochę rozsądku w tym, może by się też trochę, trochę dało. A jeden z moich a kolegów psychiatrów mówi tak, że jak ludzie się zakochują, to ta dopamina gdzieś tam im, te neuroprzekaźniki zalewają mózg i wtedy im się powinno wystawiać zwolnienia lekarskie, a nie, nie Mówisz, że świat powinien leżeć u ich, A Ja tak, nie, taki nie jestem i uważam, że fantastycznie. No to kochajmy się i zakochujmy się. Natomiast ta odrobina zdrowego rozsądku jest OK. A poza tym tutaj, nie wiem, dziewczyny mają taki test przyjaciółki, nie? Pamiętasz, jak on leciał? Jak, jak wyglądał test przyjaciółki? Pamiętasz? Niedawno mnie mm -hmm. robiłeś. Że nie. Czyli wmawiasz, wmawiasz mi teraz, że ja coś zrobię? To gaslighting. Właśnie, ja Tak, czyli teraz nie pamiętasz, ja coś nie pamiętam. schowałaś te klucze do lodówki. Nie, nie schowałam, położyłam, jak zwykle, na szafce w przedpokoju, ale one leżą w lodówce. No, ja ich tam nie położyłem, więc zrobiłaś tak. to ty, nie? Straszne I Strasznie. No, jeszcze mhm. straszniejsze jest doprowadzenie do tego, że ktoś traci zmysły praktycznie, tak w uproszczeniu można by rzec, mhm. bo przestaje. Kompletnie wierzyć sobie, tak? Nagle się okazuje, że, nie wiem, wychodzą na przykład na, na, na randkę do kina czy do teatru. W tym czasie zatrudniony przez niego a, jakiś tam kolega wpada do mieszkania, potrafi przestawić meble, wracają do tego domu i ona mówi: Jezu, co tu się stało? Te meble stoją w innym miejscu. No co, no kochanie, przecież to zawsze stało, o co ci chodzi? I taka osoba po jednym, drugim, trzecim numerze zaczyna tracić wiarę w swój zdrowy rozsądek, tak? Swój zdrowy. I chodzi mu o to, żeby mieć takiego niewolnika, tak, temu psychopacie. No bo ona, jeżeli, myśli, że straciła zdrowy rozsądek, to będzie się starała, żeby on był jej opiekunem, prawda? No bo jak tracisz zdrowy rozsądek, no to myślisz, że chorujesz, no to starasz się, żeby ta druga osoba najbliższa ci się to by opiekowała i to o to chodzi temu partnerowi. tak? Również o to, ale przede wszystkim doprowadzenie do tego, że czasem można wręcz kogoś ubezwłasnowolnić prawie, tak? W takim znaczeniu on, on nie ma prawa nic mówić, bo on w ogóle nie kojarzy, co się z nim dzieje dookoła. nie? Słucham. Można kogoś wpędzić naprawdę potężne kłopoty psychiczne a stosując takie techniki. Był taki film, niedawno oglądałeś ten film Gaslighting. Tak, tak, taki, tak, tak taki, no, taki jest tytuł. Uh -huh. Gaslighting, właśnie, od Gaslighting? tego pochodzi nazwa Gaslighting, jeżeli by ktoś nie wiedział. Czyli dosłownie płomień. ale tam też chodziło o pieniądze chyba. On po prostu chciał ten majątek przejąć, prawda? Poza wszystkim. I to nie okay. są historie rzadkie, o tym się nie mówi, a takie osoby się tym też nie lubią chwalić. Pamiętajcie, że że jeśli ktoś a, czuje, że ma potężny dyskomfort psychiczny, to z reguły nie biednie na ulicy. Ja, ja, ja tutaj mam takie przygody i w ogóle, no bo to nawet w polskim społeczeństwie jest źle odbierane, tak? No bo hello, jak, wiecie co, a, nawet dzisiaj, jak ktoś mówi, że idzie do psychologa, psychoterapeuty, czy psychiatry, zresztą pomijając, że ludzie nie bardzo mm -hmm. rozróżniają niektórzy nawet do czego, który służy, nie? To jest inna bajka. Natomiast jeżeli ktoś mówi, że idzie do psychiatry, czy psychoterapeuty, to jest, jakiś wariat jesteś, czy coś, nie? A podczas kiedy Społeczeństwa zachodnie traktują to jako absolutnie, absolutnie naturalny mechanizm. Tak, nie... no, do psychiatry to rzeczywiście niektórzy się wstydzą czegoś takiego. Ale do... nawet do psychologa się wstydzą hmm. jeszcze tak? ludzie. Jeszcze Też? niestety w naszym kraju to pokutuje, a wiele osób dobrze jakby miało te swoje terapie, bo to naprawdę było wte... łatwiej do życia. Jeśli to, to wtedy do psychoterapeuty. Psycholog jest trochę od czegoś innego nie? Okay. z reguły. A u nas często jest to zamieniane, tak, ale praca z tym, co mamy w tej głowie, raczej należy do, do tego psychoterapeuty. Mhm. A, Czyli do to... Ciebie. Na przykład przykład, natomiast jeżeli trafiamy do psychiatry, no to jego robota polega głównie na diagnozowaniu i tutaj jeżeli chodzi o tą, już taką zaburzenia socjalne, tak, czy, czy inne zaburzenia związane z psychopatią, to to jest robota dla Psychopaty, a przepraszam, dla psychiatry, mm -hmm. pomyłka, ale to psychiatra takie rzeczy diagnozuje już medycznie, i określa, co się dzieje. Czasem musi wprowadzić farmakoterapię, albo inaczej taka osoba po prostu może nie funkcjonować. Czasem jest tak, że taka osoba musi zostać czy powinna zostać wyizolowana ze społeczeństwa, tak, bo to też jest taki mechanizm. A no wiecie, my, my nieraz słyszymy w potocznym żargonie, tak, że ktoś siedł po ulicy na przykład i zadał. Nie wiem, kilkadziesiąt ciosów nożem przypadkowo spotkanej osobie. Tak? No ale to wtedy musimy zobaczyć, dlaczego tak się stało. A nie? powiedz mi, czy psychopata taki niekliniczny przypadek, czy on sobie zdaje sprawę, że jest psychopatą, czy on naprawdę w to wierzy, że ta partnerka jest. <śmiech> <śmiech> że to ona jest psychopatką? <laughs> bo taki psychopata może zrobić z tej partnerki psychopatkę, że jemu się wydaje, że to ona jest nienormalna, naprawdę? Czy on chce ją w to poczucie takiej nienormalności wprowadzić celowo? Jak to jest? On po coś to robi, tak? Więc on chce zrobić to w taki sposób. Ale żeby... on to robi celowo? Naprawdę, no Tak, no. że to nie jest, że on jest takim chłopatą, że robi to nie. Bo tak wiesz, o co mi chodzi wie, teraz? Nie wiem. No, mi się wydawało, że już to sobie powiedzieliśmy, że robi to celowo. Ale naprawdę? Że sobie nie nie, nie ma takiej sytuacji. Na, na że... Naprawdę o tym mówiliśmy. Macie ma rację, tak? Mówiliśmy o tym. To, I to, to nie jest żaden gaslight. Nie, ale czy naprawdę on nie ma takich przypadków, że on to robi niecelowo, że jemu się wydaje, że on jest okej, okay, że on się na wszystkim zna, a to ta partnerka jest tą psychopatką, nie która no, chce mu nie nie, to, to chyba jednak jest troszkę inaczej. Chodzi o to, że jeżeli ktoś na przykład ma takie cechy w sobie, to on chce uzyskać własną korzyść i on nie będzie się nazywał, ja jestem psychopatą, tylko ona jest moją ofiarą, jeżeli już w tych kategoriach, tak? Mo, może powiedzieć. Więc on robi wszystko, żeby ta osoba faktycznie spełniała jego potrzeby, zachcianki i robiła to, to, czego on potrzebuje. I on się tym nie będzie przejmował, że ona cierpi, że ją to boli, że ona płacze, czy cokolwiek innego. On to stresne, robi dla siebie. Straszne rzeczy, czyli wracamy do tego wątku, jak się bronić przed psychopatą. Punkt trzeci, w Twoim podsumowaniu. Ufaj swoim instynktom. O tym już mówiliśmy też. To to jest. Paulina już intuicji. wie, co to jest intuicja, panowie też czasami ja mogą pracować nad tym. Okay. Mhm. Nie daj sobą manipulować. No to coś byś jeszcze dorzucił, sporo chyba też byś um, Temat manipulacji jest tematem ogromnym. Mm -hmm, tak. Mm -hmm. I można manipulować cudzym zachowaniem w taki sposób, żeby to wyszło na, na moje, tak? na Twoje, na czyjeś tam. Czyli mówiąc w skrócie, zrobię wszystko, żeby ktoś wykonał to, co ja chcę i żeby jeszcze to nie było na mnie. Na tak? przykład? A wiesz, co ja nie wiem, patrząc na społeczny dowód słuszności, na przykład, a jeżeli tutaj przed Waszym studium wypuścimy jedną osobę, która stanie na korytarzu, będzie patrzyła w lampę, to ja gwarantuję, że przejdzie obok masa ludzi i w ogóle tam nie spojrzy na tą osobę, która tam stoi i patrzy w lampę. No chyba, że będzie jakaś wyjątkowa z jakiegoś powodu, mhm. nie? Ale jeżeli postawimy tutaj, tak jak tu siedzimy w kilka osób w tym studiu, wyjdziemy, staniemy, będziemy patrzeć w lampę, to gwarantuję wam, że każda następna osoba będzie patrzyła o co, kurde, chodzi im z tą lampą mhm. na przykład, nie? Mhm. To są bardzo proste mechanizmy, natomiast ja pokazuję to w wersji lightowej, ale faktycznie te grube rzeczy to są... To to są potężne działania, które niszczą ludziom psychikę. Tak? A mówisz tak. też o regule wzajemności. Jak ją odróżnić od manipulacji? No, reguła wzajemności to jest ja dla ciebie coś, ty dla mnie coś, nie? Mm -hmm. To z reguły. Skąd się wzięła reguła wzajemności? No, ale czy jest to coś jeszcze związane? <coughs> czy, czy jest w tym coś złego, mm -hmm. naprawdę? To zależy od poziomu, tak? Bo znowu, wiecie co, nie tylko posiadanie jakiejś cechy może być dobre albo złe, ale też poziom wysycenia tej cechy. A zobaczcie, dlaczego społeczeństwo wykształciło na przykład tą regułę wzajemności. No bo trzeba było się dzielić, tak? Jak Maciek pilnował na przykład, nie wiem, Paulina pilnowała ogniska i dorzucała do ognia, tak? Mhm. To w tym czasie Maciek szedł na polowanie i tam upolował bizona, czy cokolwiek tam Maciek polował, nie? Mhm. I wtedy, ale podział mhm. ról był, był. Ty dałaś to ciepło, bliskość domową i tak dalej, a Maciek przyniósł ci jedzenie i jeszcze skóry, żebyś mogła mieć nową kreację, nie? I wtedy jest okej. Okay. Gdyby gdybyście się nie dzielili, to prawdopodobnie by to tak nie funkcjonowało. Więc społeczeństwo, żeby przetrwać, musiało się nauczyć dzielić pewnymi rzeczami. Tylko jest kwestia intencji. Jak macie hostessę, która wam w sklepie coś tam wręcza, pani spróbuje tego serka, nie? I w tym czasie, no co? No dobra, no to spróbujemy. Mhm. To jest jej praca, a to jest wliczone w koszty kampanii marketingowej i do tego to służy jest OK. Ale jeśli jest tak, że pani hostessa nas częstuje serkiem, a my czujemy się wewnętrznie w obowiązku, to my kupimy paczkę tego sera, bo tak głupio, nie, bo ona była taka fajna i nam serek, to już jesteśmy pochwyceni przez ten mechanizm manipulacyjny. U psychopatów jest podobnie, tak? Reguła wzajemności będzie działać. To jest kwestia proporcji, intencji. Okej, okay, to następny punkt. Ogranicz kontakt. Tylko czy to nie jest tak, że łatwo powiedzieć, trudniej zrobić? Bo nie zawsze to jest takie proste, żeby ograniczyć kontakt, prawda? E, no pewnie, że nie. No, ale w rodzinach często mamy do czynienia z sytuacjami właśnie takimi, powiedziałbym, toksycznymi, tak? A gdybyś miał, zakładam, że tak nie jest, toksyczną teściową, to w jaki sposób możesz się oddalić od teściowej? Jak przyjeżdża na Wielkanoc, na Boże Narodzenie i trzy razy w roku. I no, co? Mamusiu... No, no pojechać z kolegami na, nad morze? Jeśli cię twoja <śmiech> wtedy <śmiech> pani puści, to proszę cię bardzo, tak? Jedziesz na polowanie czy na ryby, grzyby i tak dalej, nie? Ale generalnie rzecz biorąc, to się ładnie uśmiechasz i siedzisz przy tym stole. I zerwanie tego kontaktu nie jest wcale takie proste. Tu macie rację. Natomiast można to robić, bo jeżeli mamy świadomość, że ktoś nam robi krzywdę, no to wtedy w imię czego my mamy się poświęcać i, i dawać sobie robić krzywdę? Znaczy, fajnie, fajnie, jak już tę świadomość odzyskamy, prawda? Że to nie jest nasza wina, tylko że odzyskamy I, tę świadomość, że ten facet czy ta kobieta nam robi krzywdę i tylko jeszcze nie wiemy, jak odejść, ale wiemy już, że musimy odejść. I Paulina, przywołałaś najważniejszy moment w walce z psychopatią, a mianowicie nie odcinanie się od ludzi, którzy są nam bliscy, mhm. a, ale którzy są nam naprawdę bliscy i którzy nam dobrze życzą. a Pamiętajcie, że psychopaci robią wszystko, żeby pam, 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 poodcinać nas od otoczenia, mhm. tak? No bo jak nie mamy bliskich, nie mamy ludzi, którzy nam pomagają, no to co się dzieje? Nie ma kto nam powiedzieć, że coś tu jest nie, halo, nie? A jeżeli taka osoba zostaje samotna, wyizolowana, to wtedy już jest tu w butach, nie? To już wtedy wiele z tym nie może zrobić. Nie dajmy się poodcinać, poizolować od właśnie takich ludzi. Następny punkt, dokumentuj. Co to znaczy? Nagrywaj? Wiesz co, Zapisuj? jak już tak, jak już się okazuje, że jesteśmy w relacji z psychopatką czy z psychopatą, no to fajnie by było pewne rzeczy zdokumentować. Dlatego, że później, jeżeli chcemy się naprawdę od takiej osoby oswobodzić, to być może nawet pomoc prawna czy, czy policyjna różnie bywa, a może nam być potrzebna. Jeżeli zdokumentujemy i przyjdziemy, nie wiem, do przysłowiowego prawnika, a może nawet wcześniej, zanim do tego dojdzie, przyjdziemy do tej swojej, swojej przyjaciółki, tak, czy przyjaciela i powiemy słuchaj, to było, to było, to było, to było, to jest to zupełnie inne niż to, co my odwołujemy się do własnej pamięci. Pamięć jest ulotna, my możemy manipulować sami własną pamięcią po to, żeby pewne rzeczy zatrzeć, wytrzeć, bo nie chcemy tego widzieć, tak, nie chcemy tego podnosić, natomiast jak to jest zapisane w tym przysłowiowym kajeciku, no to wtedy hello, sami się już tak bardzo nie oszukamy, nie, kartki nie nie, nie wydrzemy. Jeżeli robimy to oczywiście serio. Nagranie rozmowy, czy nagranie wideo, czy po prostu zapisanie sobie jakiegoś faktu i później dla samej siebie, czy dla samego siebie, nie? Patrzymy, kurde, faktycznie tego jest potąd. Czy psychopata no. musi być przystojny? O nie wiem, musi posiadać pewien urok osobisty, tak? Żeby, żeby kogoś móc zaintrygować za um, sobą, wciągnąć w jakąś relację. Ale też tak jak powiedziałaś, mm -hmm. nie? Dziewczyny patrzą na to pod różnym kątem. Bo raz im podoba się, nie wiem, gościu złotousty, drugim razem gościu w Mercedesie, a jeszcze innym po prostu największe ciacho fizyczne, mm -hmm. które, które mogą zauważyć, nie? To jest kwestia chyba trochę preferencji. A poza tym no, nad gustami się nie dyskutuje, nie? Dla jednego <laughs> ten przystojnik będzie miał 1,80 m, dwa czy pięć, a dla innego metr w kapeluszu też będzie spoko, No fajną rzecz opisałeś w książce, że ci, którzy byli przystojni lub ładni, atrakcyjni, to dostawali mniejszy wymiar kary w, sąd w sądach. Mm, Wiesz co, to jest w ogóle potężna historia <grym> związana z, z badaniem wymiaru sprawiedliwości, a w Polsce nie będziemy chyba tego <grym> robić, bo ja, ja bym się nie odważył. Natomiast w Stanach na przykład Zjednoczonych a oceniano atrakcyjność, tak? <grym> Ława przy sięgłych często oceniała. Jeżeli ktoś był atrakcyjny fizycznie, faktycznie dostawał mniejszy a, wyrok. To jest tak zwany efekt aureoli, tak? Mm -hmm. Efekt reguła lubienia i sympatii. To jest tak, że Paulina się uśmiechnie, mm -hmm. a pan sędzia, no co prawda trzyma się litery prawa, ale... No dobra, no. E, słuchajcie, ulega. A słuchajcie, to, to tak na, na deser w tym temacie. Zrobiliśmy kiedyś taki prosty eksperyment, bo ja często lubię ze swoimi studentami eksperymentować różne rzeczy. Pokazałem im na zajęciach dwie osoby. Pana i panią. A ta pani była piękna, elegancko ubrana i generalnie tak bardzo fajnie wyglądająca. Pan był z gatunku mocno zaniedbanych, trochę bezzębny, brzydki. No, no sorry, no, no mm. tak to wyglądało. A I używałem w opowiadaniu, jak to właśnie ferowano wyrok, tylko nie mówiłem konkretnie kto, jak i komu i tak dalej. A I opowiadałem w taki sposób: ofiara, sprawca, sprawca, ofiara. A na końcu zapytałem, kto był sprawcą i ofiarą, no to oczy Oczywiste było, że sprawcą był ten nieogolony gościu bez zęba, a ofiarą była ta, ta piękna pani. Tymczasem w rzeczywistości było to zaczerpnięte z zupełnie innego przykładu, gdzie było odwrotnie. My kierujemy się stereotypami, stereotypowym myśleniem. A do tego ten urok, który psychopata ma, już wtedy pozamiatana. No tak. Niestety. No tak to to ma znaczenie. No... Niesamowite to jest. Efekt aureoli. Warto zapamiętać, jak to się nazywa. Przepraszam, tak, tak na marginesie, zanim przejdziemy do siódmego punktu. Jeszcze zostało kilka, warto już dojechać do końca. Ten test przyjaciółki, to na czym polega? Bo ja nie znam. No jak, to najprostsza wersja, pod tytułem e, prawda, przyjaciółka ocenia faceta, tak? Bo jak Paulina patrzy A. na Maćka, to mówi, kurde, boski, wspaniały, wspaniały moje ciacho inteligentny, super, hiper. Ale jeśli przyjaciółka cię jeszcze nie znała mm. i pozwalamy na ocenę przyjaciółce, to zabawa wtedy jest często zupełnie inna, nie? Bo przyjaciółka patrzy lekko z boku. Pamiętajcie, że to jest wejście na taki rodzaj metapoziomu, poziomu, czyli ktoś się cofa, patrzy lekko z góry, ogląda i widzicie zupełnie inaczej niż zakochana dziewczyna. Na przykład tak, bo tu właśnie różowe okularki w ogóle, och, ach ten mój jedyny. A ta przyjaciółka mówi: "Dobra, dobra, jedyny, bo jedyny, ale z tyłu z nią skrzyżował palce albo tam powiedział, że coś nie nie halo i tak dalej, nie? Także tutaj bardzo okay. często jest tak, że ta przyjaciółka patrzy jako taki superwizjer, a bym powiedział, Superwizor i, i, i ogląda to, to jest, z innej strony. Tak, z zewnątrz, z dystansem. No by powiedziała, no widzisz, ty tak tu się rozpływa, że on taki w tej telewizji to on jakiś taki usztywniony, tak że mało uśmiecha, na przykład. I już by Elegancki, się poważny i z klasą się wtedy odpowiada i sprawa Szukaj wsparcia. Szukaj wsparcia w sensie idź do, do kogo właściwie. Żeby nie odcinać Właśnie, się właśnie do... mówiliśmy, nie, nie odcinamy się, tak? Idziemy do koleżanki, idziemy do przyjaciółki, do, mamy, do kogoś, do taty, tak? komu ufamy, uh -huh. Tak, bo to jest dla nas ważne. Jak psychopata was podcina od wszystkich, jesteście sami, to w tym momencie nie macie do kogo pójść. I to jest potężna siła, bo on wtedy może mieć łatwość w manipulacji. Ale jak została ta jedna, chociaż jedyna przyjaciółka, nie? koleżanka, być może rodzic, kto zachował zdrowy rozsądek i patrzy z boku, to jak pójdziemy do kogoś, no to on popatrzy właśnie trochę jak w tym teście przyjaciółki. Nie? Popatrzy z boku i mówi: no dobra, on się do ciebie uśmiecha, ale stosuje na przykład taką czy inną formę przemocy. Nie? A... Tak, no to słusznie właśnie to mówi. Przed chwilą. Ja nie wiem, dlaczego pomyślałem wsparcia w sensie, żeby zgłosić na policję. No, ale no, ale nie, to nie, 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 to jest warto mieć swoją, wiesz, swoją wewnętrzną siłę i przekonanie, tak? Ale tak, na policję no to możesz zgłosić, że jest już jakaś przemoc. W A jeżeli po prostu jest, facet no. zachowuje no, się w taki sposób, że się zraba, obraża, no to tak. Tak. powie, no, co mój mąż się obraża na mnie, no to policja powie, ok, no to my nie ingerujemy w spory rodzinne. Lecz pobił panią coś zrobić. No właśnie i dlatego jako wsparcie. Hmm. może być też tak zwana, przepraszam, siła fachowa. Czyli hmm. kto? Czyli na przykład ten psycholog, czy psychoterapeuta, tak? A, i, I gdzie zaczynamy pracować, mówimy hello, ale coś się z nami dzieje, coś tu niedobrego się dzieje w związku, nie? A czy psychoterapeutę da się przeprowadzić do, do gabinetu? Przepraszam. Wróć. To, to, sam to wytniemy. <laughs> Psychopata można przeprowadzić do gabinetu psychoterapeuty, czy jeżeli przychodzi, to tak jak opowiadałeś tę historię, że to przyszedł, ale przeprowadził swoją partnerkę, Ym, ale czy partnerka by przyprowadziła psychopatę do gabinetu? A, może się tak zdarzyć. Oczywiście, że tak. Jeżeli ktoś nie wytrzymuje tak, tego, mm -hmm. co się dzieje z, z, w związku, w relacji i tak dalej, no to może postawić się granicę i powiedzieć, dobrze, jak nie pójdziesz ze mną do psychoterapeuty, to ja, nie wiem, tam będę się od ciebie odcinać, będę się rozwodzić, czy cokolwiek innego, nie? I być może a, tenże psychopata w tym, ten, w tym naszym potocznym języku pójdzie do tego psychoterapeuty terapeuty. Tylko pamiętajcie, że psychopata, patrz punkt tam który z kolei, z reguły jest mistrzem manipulacji. W związku z tym, często jeśli trafia do terapeuty, który nie ma za dużo takich przypadków, no to i terapeutę można próbować gdzieś tam mhm. obrócić w drugą stronę. Mnie się wydaje, że jeżeli ktoś. Nie przebrnął i nie przebrnie takiego związku z psychopatą, to ciężko będzie mu się uwolnić. A jak się uwolni, to będzie już mu łatwiej potem takiego psychopata rozpoznać. Bo czy to jest tak, że my psychopatę poznajemy następnego? Bo wiesz, często się mówi, że popełniamy bardzo często te same błędy, mm -hmm. mimo że powinniśmy się uczyć na błędach, ale w przypadku związków wybieramy bardzo często bardzo podobnych partnerów. Oj. Ale czy drugi raz jesteśmy w stanie wejść w związek z psychopatą innym, czy Dla, już nie? Dlaczego wybieramy takich, a nie innych partnerów? To jest temat na kolejny dobry podcast. A proszę bardzo, możemy o tym mm. kiedyś, jak będziecie chcieli. Natomiast, generalnie rzecz biorąc, my wybieramy tych ludzi, bo mamy jakieś wzorce, bo coś w danym momencie zadziałało, był, był jakiś taki trigger, wiecie pam, a, i, i wystąpił mechanizm pochwycenia. Natomiast pewne nasze zachowania możemy też kopiować. A jeżeli nie złapaliśmy swoich błędów, to je powtórzymy, albo jeżeli pewne wzorce reakcji zostały nam wgrane w dzieciństwie, to wtedy będziemy niestety z powrotem gdzieś. Tam do, do nich zmierzać. Powiedziałaś Paulina o tym, że no, jak się już raz przeżyło ten związek mm. z psychopatą, to później się już tam ten łatwiej uniknąć. I tak i nie, dlatego że znowu wyobraź sobie, że jakaś dziewczyna poturbowana w związku wychodzi z tego związku z psychopatą, a czuje się zniszczona, zdeptana ze zmiażdżonym poczuciem wartości i przychodzi inny psychopata, który mówi: Boże, jaka ty jesteś biedna, jaka jesteś cudowna, Boże, ja się teraz tą zaopiekuję, bo ten wredny psychopata to był taki wredny, nie, to ja teraz ci powiem. Mogę. No i w tym momencie jest bżyt, absorpcja i, i jest przerzucona gdzieś tam dalej w inny obszar. Jakbyś się mówi z deszczu pod ze nam, prawda? A, tak, to jest niestety trafne określenie. Słuchajcie, musimy kończyć, bo bardzo szybko nam zleciała ta rozmowa dużo i mówicie. mówiłam tak, dużo jak, jak. Dużo no z... mówicie. Tak, dużo mówimy? My? nie ja. My jesteśmy dwoje. <laughs> Więc A, mamy taką tak, przewagę, tak, ale tak, bardzo tak, Ci tak. dziękujemy. Ja też bardzo dużo mówisz, bardzo ciekawie mówisz. Zachęcamy Was. Resztę punktów to sobie czytacie w tej książce, utrzymuj granice, skoncentruj się na sobie, nie próbuj zmieniać psychopaty. Rozumiem dlatego, że to może być niebezpieczne. Nadzieja, że psychopaty uda nam się zmienić. Naprawdę, tą, tą nadzieję, nadzieja umiera ostatnia ja wiem, ale powinno się ją wyrzucić gdzieś tutaj między bajki, bo jeśli ktoś jest tym psychopatą, to najlepiej niestety, ale podziękować że i czym prędzej się oddalić. A nie w sobie, bo on nas przecież tak naprawdę to bardzo kocha. Mm -hmm. I z tą wersją pozostańmy. <noise> Nie, absolutnie. <noise> dziękujemy bardzo Ci dziękujemy bardzo. Dziękujemy Dzięki za, za zaproszenie. Sylwester Kowalski, autor książki Normalni Psychopaci i psychoterapeuta. Dziękujemy. Do widzenia.